Witam serdecznie wszystkich fanów LEGO, z tej strony Kamil i dziś pokażę wam nowy numer magazynu LEGO Star Wars. Tak prezentuje się gazetka. W środku znajdziemy między innymi wstęp, opis naszego modelu, komiks całkiem nieźle narysowany, zawiera wątek piaskowego czołgu, mamy go też tutaj pokazanego w wersji Ultimate Collector Series. A dlaczego? Ponieważ taki oto model został dodany do tego właśnie magazynu. Mamy tutaj także zagadki dotyczące Zandera, informacje o tym gostku, plakat, instrukcje składania naszego modelu, całkiem ciekawą zagadkę z dopasowaniem pilotów do statku, dalej komiks, opis myśliwca A-Wing, pokazanie między innymi jaką ma cenę, znaleziono tu także babola, kokpit można otowrzyć, a także w następnym magazynie mamy znowu minifigurkę. Bardzo się cieszę, dawno nie było minifigurki. Bardzo fajna postać, legendarny, no najprawdopodobniej dlatego, że wiele osób go dobrze zna z części 5. Oraz mamy tutaj reklamę na samym końcu. Tak prezentuje się opakowanie naszego dodatku Sandcrawlera. A tak nasz model. Pewnością osoby, które grały w grę LEGO Star Wars The Complete Saga, bardzo dobrze pamiętają te detale, ponieważ jak pewnie dobrze pamiętacie, chcą się tam dostać w celu odbicia C-3PO i R2-D2. Trzeba było spinać się po różnych częściach, by w końcu otworzyć takie coś ssające i trzeba było skoczyć tam, otwierając poszczególne części, jakby takie platformy. Zestaw zawiera aż 50 części, co świadczy o tym, że jest to bardzo opłacalny zestaw. Mam tutaj między innymi pokazane miejsce, gdzie otwiera się klapa, może było stamtąd wyjść w części, właśnie w tamtym poziomie, gdzie pamiętacie. Tutaj było miejsce, gdzie trzeba było nacisnąć dźwignię, żeby otworzyć ssącą machinę. Pojazd nie umie niestety jeździć, ale mam tutaj widoczne koła, które zostały złożone z takich oto technikowych elementów. To na razie tyle. Dzisiaj będzie krótko i było krótko. A co tutaj dalej mogę powiedzieć? Zestaw bardzo polecam, jest bardzo według mnie ciekawy. Dodatkowo ja osobiście lubię tego Sandcrawlera, więc dlatego go kupiłem. Gazetka nawet ciekawa, całkiem według mnie nieźle wypadła. To na razie tyle. Polecam wam zakupić ten zestaw za cenę oczywiście 10 zł, bo tyle to kosztuje. Jest to cena według mnie bardzo dobra. Pozostaje mi tylko wam powiedzieć, czekajcie na nowy odcinek, w którym pokażę wam śnieżnego szturmowca. Będzie on już niedługo, ponieważ ten zestaw, ten magazyn, ten numer magazynu ma wyjść całkiem już niedługo. To na razie, trzymajcie się. Cześć, zapraszam was oczywiście do wpadnięcia na mojego bloga, link w opisie, oraz zostawienia subskrypcji lub komentarza. To na razie tyle, trzymajcie się, cześć.